Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie. Bartek, 14 dzień kwietnia, Marcin Zawada, zapraszam na początek dnia. No jeszcze zawsze w tej formule mówię, że godzina 9, proszę jednak nie regulować zegarków, jest 9 po 9, no także dziś tak troszkę później, ale jesteśmy, to chyba jest najważniejsze. No to o czym dziś u nas w programie? No to na początek o tym, co działo się w Poznaniu. Odbyło się uroczyste złożenie kwiatów oraz upamiętnienie właśnie tego wszystkiego, co 70 lat temu działo się kilkaset, kilka tysięcy kilometrów od nas, ale my tutaj w Poznaniu również o tych osobach pamiętamy. Co działo się wczoraj w tym właśnie miejscu, a więc przed pomnikiem ofiar Katynia i Sybiru? No to dziś to w Państwu w początku dnia pokażemy. Poza tym w części pierwszej powiemy również o tym, że dziewczyny na Politechniki powinny tłumnie ruszać. Powinny tu mnie do wszystkich, a jednak głównie skierowana teraz do naszych pań. Jeżeli o paniach mówimy, to także macierzyństwo. Rzecz jasna, to musi być coś, co kojarzy nam się z kobietami. Tak, kolejne spotkanie z cyklu Świadoma Mama. Jakie spotkanie ostatnio się odbyły, jakie odbędą się za czas jakiś. No i później druga część programu, a więc część już bardziej lokalna, to na początek informacja o tym, że mecze Lecha być może od przyszłego tygodnia. Mówić o tym, że mecze bułgarskie będą odbywały się bez gości drużyn przyjezdnych, ponieważ no w ten weekend, oczywiście sobota, to mecz Lech-Legia i chyba nikt sobie nie wyobraża, aby kibice z Warszawy mieli na to spotkanie nie dojechać. Przecież o to w dużej mierze podczas tego spotkania chodzi, aby tutaj gdzieś kibice, no oby tylko i wyłącznie przy pomocy swoich gardeł, przy pomocy śpiewu rywalizowali ze sobą, oby tylko na tej płaszczyźnie rywalizowali. Mecz, tyle że nie Lech, ale Warta Poznań zmierzy się z Pogonią Szczecin. No i także mecz podwyższonego ryzyka i też trzeba powiedzieć, że kibice z tych dwóch miast, a więc Poznań i Szczecin, delikatnie mówiąc, za sobą nie przepadają. No ale już po tym wszystkim będzie powiemy o tym, czy nasze panie, a więc czy kobiety, szeroko patrząc już może nie tylko nasze panie, ale po prostu kobiety są sprawczyniami, czy też są ofiarami przemocy, bo taki tytuł nosi debata, która odbędzie się w piątek w Teatrze Wielkim, z kolei w sobotę premiera Toski w reżyserii Lacco Adamica, a więc Giacomo Puccini, który znów zagości na deskach Teatru Wielkiego, a dziś u nas w studiu gościć będzie dyrektor Teatru Wielkiego, Michał Znaniecki, mniej więcej około godziny 10, no parę chwil po godzinie 10 pan dyrektor ma się u nas w studiu pojawić, no to serdecznie zapraszam. Mówić będziemy o tym właśnie, co podczas tej debaty dziać się będzie, czym w ogóle są te debaty społeczne na temat kobiet w tym roku organizowane przez Teatr Wielki, czego także możemy spodziewać się po tej premierze, która będzie miała miejsce w sobotę i także niespodzianka dla naszych widzów, bo premiera jedna w sobotę, później spektakl jeszcze w niedzielę, a we wtorek 19 kwietnia premiera studencka, no i dyrektor Znaniecki obiecywał mi, że przyniesie dla naszych widzów jakieś w związku z tym niespodzianki. No to proszę oglądać, godzina 10, no może chwilkę po godzinie 10, dyrektor Teatru Wielkiego Michał Znaniecki będzie moim i Państwa gościem. Tyle tytułem wstępu, teraz krótka przerwa reklamowa, po niej prognoza pogody, no i korki. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21.
To teraz już odpowiednia kartka w pogoda. No to właśnie teraz prognoza pogody. Jak jest dziś? No tylko przypomnę Państwu, że ten dzień wczorajszy, zdaniem synoptyków, miał być dniem najgorszym w tym tygodniu, ale takie moje subiektywne rzecz jasna odczucie jest, że to chyba dziś troszkę gorzej jednak mamy w pogodzie, niż miało to miejsce wczoraj. No i moje słowa teraz potwierdzi Państwu temperatura i wartość, jaką na termometrach możemy oglądać. Tylko 3,5 stopnia w tym momencie w Poznaniu, a więc naprawdę chłodny poranek. Dziś temperatura nam wzrośnie do plus 10 stopni, ciśnienie to 1003 hektopaskale, ale na szczęście ciśnienie będzie rosnąć. Dziś już takie delikatne przelotne opady deszczu w niektórych miejscach Poznania miały miejsce i tak też dziś no, przez większą część dnia na pewno będzie, a więc przewaga chmur, czasem przelotne opady deszczu, a im bliżej godzin popołudniowych, godzin wieczornych, to chyba bardziej o tych godzinach mówimy, no to tym mniej opadów, tym te chmury też jakby trochę mniej ciemne, no bo jutro już mamy mieć lepiej w pogodzie. Jutro ma być nieco, na razie tylko nieco cieplej, ale ma być więcej słońca i bez opadów deszczu. No ale zanim jutro, no to jeszcze niestety musimy uzbroić się w cierpliwość i przeżyć to, co dziś w pogodzie. Jeszcze wiatr, który także towarzyszy nam od wczoraj. Dziś ten wiatr będzie wiał z prędkością do 35 km na godzinę. Prognoza pogody za nami. Przed nami serwis komunikacyjny. Najpierw, zanim o tym, co w tym momencie dzieje się w Poznaniu, to informacja, która dziś rano pojawiła się na portalu epoznan.pl. Informacja bardzo, bardzo świeża. Godzina 7.15 w Luboniu. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. 5 minut później na trasie Kurnik-Gądki dachowała inna osobówka. Do wypadku w Luboniu doszło na skrzyżowaniu ulicy Armii Poznań i Maja. Ranna jest jedna osoba. Po wypadku auta osobowego i ciężarówki droga była przez pewien czas zablokowana, ale teraz już wszystko odbywa się w miarę dobrze, no w miarę, ponieważ tam jeszcze przecież dość duże korki w związku z tym były, no bo sporo osób do pracy, do Poznania się wybierało, no jadąc między innymi właśnie chociażby ulicą Armii Poznań, no i w związku z tym właśnie tam już teraz ruch teoretycznie odbywa się normalnie, ale jeszcze wszystko gdzieś tam do normy nie wróciło, ponieważ trzeba te korki rozładować. Godzina 7.20 to z kolei już trasa Kurnik-Gądki. Tam samochód osobowy wypadł z trasy, zahaczył o barierkę i dachował. Prawdopodobną przyczyną była nadmierna prędkość. Kobieta prowadząca auto została odwieziona do szpitala. Tyle informacji z portalu epoznan.pl. No a kobieta została odwieziona do szpitala, to w tym wypadku, który miał miejsce w Kurniku. W Luboniu także jedna osoba ranna. No i na pewno w Kurniku, w Luboniu jeszcze nie wiadomo, ale tam, a więc w Kurniku na pewno przyczyną tego wypadku była nadmierna prędkość. Apelujemy do kierowców. Warunki dziś na drogach nie są idealne i ten przelotny deszcz, który dziś na pewno w Wielkopolsce pojawiać się będzie, nie będzie sprzyjał temu, że będziemy mogli mówić właśnie o tym, że mamy idealne warunki. Także proszę dostosować prędkość do warunków jazdy. Taki apel w serwisie komunikacyjnym. No i jeszcze o tym, co w Poznaniu dziś. Na szczęście w Poznaniu dość spokojnie, jak słychać było przed momentem w tych gminach dookoła Poznania. No bardzo niespokojnie, bardzo niebezpiecznie. Dziś o poranku w Poznaniu za to całkiem spokojnie, chociaż korki są, no oczywiście, że są niestety. One się pojawiają ostatnio codziennie, duże korki. I tak ulica Garbary, Aleja Niepodległości, ulica Święty Marcin, dalej Kościuszki, także Aleja Marcinkowskiego wjeżdżając w ulicę Solną, Estkowskiego, Krzywoustego, Droga Dębińska, oczywiście, że Bułgarska, no bo przecież tam spory remont, także tutaj o tej ulicy chyba nawet nie musimy wspominać, mam nadzieję, że wszyscy kierowcy już doskonale pamiętają, że tam dość duże utrudnienia w ruchu, no to proszę o tym pamiętać, proszę także pamiętać o tym, no, żeby dostosowywać prędkości do warunków na drogach szerokiej, bezpiecznej drogi, no i dotarcia do celu Państwu życzymy. Teraz o tym, że ktoś też do celu dotrzeć będzie musiał, to już za momencik w przeglądzie prasy ogólnopolskiej, Lech Wałęsa. Jak mówi sam o sobie, to on obalił komunizm w Polsce, no i to on wprowadził Polskę na tory demokracji. Teraz on, Lech Wałęsa, będzie starał się wprowadzić między innymi Libię, między innymi. Być może również, chociaż na razie inne państwa Afryki Północnej na tory demokracji. O tym, dlaczego akurat Lech Wałęsa i jaka w tym wszystkim jest rola Polski, bo okazuje się, że całkiem duża. O tym na początku ogólnopolskiego przeglądu prasy.
Prezenterów ubiera firma Pacolorente. Po koszule są męskie. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Niektóre państwa do Afryki Północnej wysyłają swoje samoloty, swoje lotniskowce, swoich żołnierzy, swój sprzęt. No a Polacy wysyłają tam właśnie Lecha Wałęsę. Polska będzie szkolić kadry, tutaj cytat, nowej demokracji i podzieli się doświadczeniem transformacji. Okrągły stół na eksport do, no właśnie, północnej Afryki. Na razie do jakich państw? O tym za sekundkę. Wałęsa do Afryki to właśnie tytuł artykułu z Gazety Wyborczej na stronie pierwszej, ale zanim do byłego prezydenta przejdziemy, to teraz o obecnym ministrze spraw zagranicznych. Szef MSZ Radosław Sikorski uczestniczył wczoraj w posiedzeniu grupy kontaktowej do spraw Libii w stolicy Kataru Dausze. Dziś w Berlinie spotkają się ministrowie krajów NATO. Głównym tematem znów będą Afryka Północna, no i także sama Libia. W skład grupy kontaktowej wchodzi 21 krajów i 5 organizacji międzynarodowych. Polskę wybrano w skład 5 stałych członków, czyli państw koordynujących politykę wobec Libii. Jest tam jedynym przedstawicielem naszego regionu. Polska ma unikalne doświadczenie z przechodzenia od dyktatury do demokracji, a trzeba odpowiedzieć na pytanie, co po jaśminowej rewolucji zrobić w Afryce. Tak mówi wysokiej rangi dyplomata, który właśnie tłumaczy to, dlaczego Polska jest w gronie tych 5 stałych przedstawicieli, którzy są odpowiedzialni za, no, mówiąc wprost, za prowadzenie porządku w północy, na północy Afryki, w tych właśnie północnych terenach tego kontynentu. No a dlaczego Polska? Ponieważ mamy wiele atutów. Między innymi nie mieliśmy kolonii i nie mamy żadnych istotnych interesów ekonomicznych, a z kryzysem w krajach arabskich i tak będzie musiała się zmierzyć Polska, no bo od lipca przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Dlatego właśnie to dobry czas dla nas, aby już gdzieś tak krok po kroku, na kilka miesięcy przed objęciem prezydencji, wprowadzać się, a więc wprowadzać Polskę w kanony tej największej polityki międzynarodowej, no to jeszcze sam Lech Wałęsa. I cytat, jadę tam jako rewolucjonista, który przeszedł jakąś tam rewolucję. No jakąś tam rewolucję, pan prezydent Lech Wałęsa, kiedyś gdzieś tam, jakaś tam rewolucja w Polsce, gdzieś tam, no to też Polska. Pan prezydent Wałęsa przeszedł, no szkoda chociaż, że mówi właśnie jakąś tam rewolucję, mógłby prezydent chyba troszkę lepiej to wszystko ubrać w słowa. No i właśnie prezydent Wałęsa będzie odpowiedzialny za to, żeby pokazać tym narodom, żeby pokazać dygnitarzom tamtych właśnie państw, więc no między innymi Tunezja, być może także Egipt, no i być może tutaj jeszcze większy znak zapytania również za czas jakiś Libia, żeby pokazać, że w tych państwach da się zaprowadzić demokrację, tak jak kiedyś udało się zaprowadzić demokrację w Polsce, chociaż wtedy właśnie, więc w roku 1989 mało kto wierzył w to, że w taki sposób do tej rewolucji przejdzie. No ale jak to wiadomo jest z historii, żeby były wielkie wydarzenia, to musi być jakaś wielka postać, musi być dobry czas, muszą być dobrzy doradcy wokół tej osoby i musi być także dobra sytuacja międzynarodowa. To wszystko na szczęście miało miejsce wtedy w Polsce na początku lat 90. i na końcu lat 80. Teraz jak będzie w Afryce? Zobaczymy. Na razie tam jest wysyłany Lech Wałęsa, który będzie uczył właśnie te narody demokracji. Skoro jesteśmy właśnie na północy Afryki, to na sekundkę tam zostańmy. Dziś czwartek, więc duży format w Gazecie Wyborczej. No i reportaż wstrząsający, trzeba tak sobie wprost powiedzieć. Nigeria na prawo, Somalia na lewo. Najszybciej do domu wracają nieboszczycy i noworodki. Reszta